dzięki wsparciu posła Krzysztofa Czarneckiego udało się zrealizować nasze marzenia. Marzeń mamy dużo, ale wierzę bardzo mocno w to, że poseł, który tak wspiera gminę Wyrzysk, również i w przyszłych latach będzie wspierał nasze działania i dzięki niemu będziemy mogli realizować marzenia mieszkańców. Realizujemy wiele inwestycji, które finansowane są z programów rządowych. Gmina Wyrzysk korzystała z wszystkich możliwych programów, na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych, czy też z Polskiego Ładu, czy Funduszu dla Gmin Popegeerowskich. Dzięki tym środkom powstanie Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią, czy przebudowana zostanie świetlica wiejska w Bąkowie. Bardzo nas mieszkańców cieszy, że dzięki środkom rządowym powstały dwie bardzo strategiczne drogi. Jedna w Osieku nad Notecią, jest to ulica Przemysłowa, przy której oprócz domków jednorodzinnych znajdują się zakłady pracy, czy też punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bardzo cieszy mieszkańców Wyrzyska ulica Parkowa, która wiedzie do szkoły podstawowej, do basenu, do obiektów sportowych i ogródków działkowych. Dzięki też temu funduszowi powstała droga, obecnie jest na etapie kończenia, z Falmierowa do Gromadna. Cieszę się, że mogliśmy realizować również dzięki wsparciu programów rządowych inwestycje w sołectwach. Powstała droga w Augustinie, powstanie za moment droga w Rudzie czy droga w Gleśnie. Zawsze mogłam liczyć na pana posła Krzysztofa Czarneckiego, zawsze odbierał telefony, zawsze wspierał, zawsze nie tylko obiecywał, ale działał na rzecz naszej gminy. I z tego się bardzo cieszę i bardzo mu za to dziękuję. Oby ta współpraca trwała jak najdłużej. Pani burmistrz Bogusława Jagodzińska, burmistrz gminy Wyrzysk. W ostatnim okresie czasu pozyskała środki z programów rządowych w kwocie prawie 23 miliony złotych. Zrealizowała inwestycje za kwotę ponad 27 milionów złotych. 15 wniosków pozytywnie rozpatrzonych, z czego 13 zostało przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej. Gratuluję pani burmistrz Wyrzyska, gratuluję lokalnej społeczności pozyskanych środków finansowych na realizację inwestycji. Zawsze jestem z wami i myślę, że przez najbliższy okres czasu będzie jeszcze wiele inwestycji realizowanych w gminie.